18 października wspominamy świętego Izaaka Żugę, prezbitera i męczennika. Izaak urodził się 10 stycznia 1607 roku w rodzinie bogatego kupca w Orleanie we Francji. Kształcił się w szkołach prowadzonych przez księży jezuitów. W wieku 17 lat wstąpił do tego zakonu i przygotowywał się do wyjazdu na misję. Święcenie kapłańskie przyjął w 1636 roku, po czym został wysłany na tereny dzisiejszego pogranicza Kanady i Stanów Zjednoczonych. Szybko nauczył się trudnego języka i poznał zwyczaje mieszkających tam ludzi. Dołączył do pracujących już tam misjonarzy jezuickich. Izaak z wielkim oddaniem głosił Słowo Boże, katechizował, sprawował sakramenty święte. Po 6 latach pracy misyjnej został pojmany przez Irokezów i przez rok przebywał w niewoli. Był okrutnie torturowany. Okaleczono jego palce, tak że nie mógł odprawiać mszy świętej. Obrażenia były tak poważne, że później otrzymał dyspensę od odprawiania mszy świętej od samego papieża Urbana VIII. Dzięki pomocy Holendrów Izaakowi w końcu udało się uciec z niewoli. Przedostał się do Nowego Jorku, a potem do Europy. W swoim klasztorze został przyjęty z honorami, jak bohater. Lecz on sam bardzo pragnął powrócić do pracy misyjnej. Już po pół roku wyruszył do Ameryki jako przedstawiciel rządu francuskiego z misją dyplomatyczną. Przyczynił się wtedy do wynegocjowania pokoju z plemieniem Irokezów. Gdy zawarto traktaty pokojowe, kontynuował pracę misyjną. Wkrótce w pewnym obszarze, gdzie przebywał wcześniej jako dyplomata francuski, wybuchła epidemia i klęska nieurodzaju, a w nim widziano przyczynę nieszczęść. Został pojmany przez Indian, znów okrutnie torturowany i zabity, a jego ciało wrzucono do rzeki. Izaak zginął z nienawiści do wiary chrześcijańskiej 18 października 1646 roku, mając 39 lat. Został beatyfikowany 21 czerwca 1922 roku, a kanonizowany 29 czerwca 1930 roku. Wraz z innymi męczennikami jezuickimi szczególnie jest czczony w Kanadzie. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, świętego Izaaka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.